Dzień dobry, miło mi powitać Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska. Ze mną dwóch wiceprzewodniczących klubu, pan poseł Andrzej Romanek oraz pan poseł Tomasz Kluski. Proszę Państwa, dzisiaj przedstawiamy Państwu nasz projekt zmiany ustawy w sprawie e-papierosów, tak żeby dla dzieci te papierosy nie były już nigdy więcej dostępne. Bardzo proszę, pan przewodniczący Romanek. Szanowni Państwo, Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Ten dodatek e-papierosów jest nieprzypadkowy. Otóż sami Państwo pewno często spotykacie się z osobami, które puszczają takiego e-dymka, jeżeli tak to możemy określić, w różnych miejscach, miejscach publicznych, ale też i czynią to niestety, to jest najbardziej przykre i przerażające, czynią to młodzież. Często dzieci do lat 18. Musimy stwierdzić, że to stało się dla młodzieży niestety trendy. E-papieros jest gadżetem, ale gadżetem bardzo niebezpiecznym, bo to jest przedsionek, który prowadzi do używania nikotyny, do używania papierosów. I my chcemy młodzież przed tym uchronić, ale też chcemy uchronić społeczeństwo przed tym, aby nie wdychało, nie było biernymi palaczami i nie wdychało tej e-nikotyny, bo tak to trzeba sobie jasno określić. Dlatego zmieniamy ustawę, tą, o której przed chwileczką wspomniałem, w pierwszej kolejności definiujemy pojęcie e-papierosa. Uważamy, że powinien być on tak zdefiniowany, ażeby producenci e-papierosów nie mieli szans obchodzenia zapisów ustawy. Uważamy, że ma być to urządzenie elektroniczne, które zawiera wsad nikotynowy, ale nie tylko. Wkład imitujący smak nikotynowy. Dlaczego? Otóż dlatego, że jak podkreślają naukowcy i badacze, twierdzą, że to jest prosta droga do uzależnienia. Niestety szczególnie ludzi młodych. Podobnie jak w regulacjach dotyczących palenia tytoniu zakazujemy sprzedaży właśnie e-papierosów młodzieży do lat 18. Co więcej, podobnie jak w przypadku papierosów, wyrobów tytoniowych, palenie w miejscach publicznych będzie zabronione. A jeżeli będzie ktoś palił w miejscu publicznym, będzie sobie puszczał e-dymka, to wówczas będzie karany, podobnie jak w przypadku papierosów, mandatem karnym do 500 zł. Dlaczego ta regulacja jest tak istotna i tak ważna? Otóż po pierwsze chcemy uszczec młodzież, ażeby do tego przedsionka uzależnienia po prostu nie mogła wchodzić. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest o tyle istotna, że chcemy też, żeby społeczeństwo, które narzeka na to, że niestety te e-papierosy palone, przepraszam, w miejscach publicznych są przejawem często arogancji tych osób, które mówią, nam nie zabrania się palenia e-papierosów, a co jest niezabronione, jest dozwolone.